Chwała Bogu. Powiem tak, jest mi miło, że mogę tutaj być wśród was. I chcę was zachęcić, dlatego że tak jak rozmawiałem przed nabożeństwem, wasza sytuacja, to, że jesteście na tym etapie budowania kościoła, jest czymś, co doskonale znam, bo 3 razy przerabiałem w życiu, więc jestem po prostu chyba takim człowiekiem, który jak widzi kilka osób, to się nie zniechęca, tylko myśli sobie, ile to będzie za jakiś czas osób, prawda? Że to w naturalny sposób przybędzie, jeśli tylko wytrwamy, jeśli tylko będziemy robić dalej to, co należy robić. Więc jakby nie mam z tym problemu żadnego, słuchajcie. I tutaj nie musicie się tłumaczyć z liczby, kogo nie ma, bo to tak zwykle jest w zborach takich malutkich, że jak jakiś gość jest, to potem się tłumaczymy, że tego nie ma, tamten mógł być, no bo takie mamy poczucie, że jest nas tak mało. Tak naprawdę to, ile nas jest, to jest coś, co jest jakby zmienne, dlatego że my jesteśmy na początku. I dzisiaj, słuchajcie, chcę was zachęcić właśnie do tego, żebyśmy wytrwali, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie rezygnują, którzy nie oglądają się na jakieś takie sytuacje, które może były trudne dla nas, gdzie może coś przegraliśmy. I chciałbym właśnie kilka takich tekstów odczytać. Zacznę z takim wersetem, który jest doskonale nam znany, mam nadzieję, z listu Pawła do Filipian, 4 rozdział, werset 13. I uprzedzam od razu, jakieś 15 lat temu zakończyłem w czasie kazań wertowanie Biblii. To znaczy, nie jestem takim typem kaznodziei, który po prostu teraz będzie zaskoczył was 100 wersetami, bo stwierdziłem, że i tak ludzie nie pamiętają tego. Także wolę jeden werset przeczytać, a żebyśmy pamiętali, o czym było kazanie, niż tam zajęci jesteśmy wertowaniem kartek i takim usilnym odnajdywaniem tekstów. Więc słuchajcie, ten jeden tekst, który będzie takim tekstem bazowym, to jest list Pawła do Filipian, 4 rozdział, 13 werset. Werset, który znamy, myślę, że jest dla nas wszystkich znajomym. I czytamy tak. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I nie wiem jak wy, ale ja ten werset bardzo często wyznaję w swoim życiu. Bardzo często tym wersetem próbuję się zachęcić, zmotywować przed różnymi wyzwaniami, które mam. Kiedy przychodzą jakieś doświadczenia, trudności, kiedy brakuje sił, mówię, no wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. W Bogu mogę się podnieść, w Bogu mogę zwyciężyć. On mi da siłę, to się musi udać. Bardzo często takie rzeczy mówię do siebie, dlatego że no właśnie potrzebujemy przejść przez różne sytuacje w taki sposób, żeby Bóg się uwielbił. Ja wierzę, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, prawda? I to nie chodzi tylko o odwrócenie się od Chrystusa i przejście znów do żydowskich zwyczajów, jak to autor do Hebrajczyków miał na myśli, ale że jesteśmy właśnie ludźmi, którzy jeśli się podjęli czegoś w swoim życiu, to doprowadzamy sprawę do końca. I to, czy to dotyczy naszej wiary, czy to dotyczy naszych spraw, nie wiem, zawodowych, rodzinnych, czegokolwiek, co mamy w życiu. Że stajemy się ludźmi, którzy chcą doprowadzić sprawę do takiego miejsca, gdzie Bóg się wywyższy, uwielbi, a my powiemy, Panie, to wszystko dzięki Tobie i dla Ciebie. Dlatego, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Czasami myślimy sobie, że kiedy to nasze życie mamy przejść, to Pan Bóg wszystko za nas jakby zrobi i na tym polega życie z Panem Bogiem, że On po prostu przygotowuje teren, a my sobie tak bezpiecznie przechodzimy. Jest taki tekst, bodajże Dawid, król, powiedział w ten sposób, modlił się, że Panie, Ty dajesz mi siłę do zdobywania bogactwa. I dla mnie ten tekst jest taki ważny, dlatego że on mówi po pierwsze o tym, że Bóg daje mi siłę, ale że ja tą siłę muszę użyć na to, żeby zdobyć coś. Więc to jest takie wspólne działanie Boga, który jest motorem wszystkiego, Boga, który jest jakby twórcą wszystkiego, ale jednocześnie angażowanie mnie do tego, żebym ja włożył jakiś wysiłek w pracę, żeby to przyniosło sukces, żeby to się udało, żebym miał na przykład to bogactwo. Niekoniecznie mam teraz na myśli bogactwo, mam na myśli, nie wiem, rzeczy, które zaspokajają moje życie, rzeczy materialne na przykład, albo jakieś tam inne sprawy. Więc słuchajcie, potrzebujemy rozumieć, dlatego że czasami chrześcijanie mają takie idealistyczne wyobrażenie, że Pan Bóg jest takim Bogiem, który nieustannie posyła kruki, żeby przynosiły jedzenie.
Albo nieustannie rozmnaża dwie rybki i pięć chlebów. Albo nieustannie daje mannę z nieba. Bo przecież Izrael, zobaczcie, 40 lat był karmiony manną z nieba. Ale w momencie, kiedy stanęła ich stopa w ziemi obiecanej, manna ustała. I jakie to było wyzwanie dla całego narodu, odzwyczaić się od pewnych rzeczy teraz. No zobaczcie, to już naprawdę tak wywarło taki wpływ na myślenie tego narodu, że teraz nowa sytuacja, budzą się rano, nie ma manny. Co zrobić? No musisz iść nazbierać jakichś owoców. Nie wiem, złapać rybkę w rzece czy w strumieniu. Ale już manna nie przyjdzie z nieba. Więc czasami jest tak, że my chcielibyśmy słuchać takiej Ewangelii o nieustających, posyłanych krukach przez Boga naszego życia, o nieustannym rozmnożeniu cudownym dwóch rybek i pięciu chlebów, o mannie spadającej, a w niedzielę to dwa razy więcej, wiecie, bo to... Więc żeby właśnie było tak cudownie i wspaniale, żebyśmy się czuli tak kochani przez Pana Boga, żebyśmy odczuwali, że On jest tym naszym cudownym Ojcem. Słuchajcie, taka postawa prowadzi do rozczarowania, dlatego że ona się nie dzieje w chrześcijańskim świecie. A jeśli ktokolwiek wam tak powiedział, to was skłamał, dlatego że Biblia mówi zupełnie coś innego. Gdybyśmy czytali te wersety wcześniej, 12, apostoł Paweł jest świetnym przykładem. Umie się ograniczyć, umie też żyć w obfitości. Wszędzie, we wszystkim jestem wyćwiczony. Umie być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować, jak i znosić niedostatek. We wszystkim jestem wyćwiczony. Tak naprawdę w każdej sytuacji oddaję Bogu chwałę i moje życie jest uwielbieniem Boga. I to jest we mnie. Wiecie, kiedy my cierpimy niedostatek, to nie wiem jak u was, ale bardzo rodzin wiele znam i małżeństw, które funkcjonują w ten sposób. Kiedy jest jakiś problem właśnie z niedostatkiem, to jest twoja wina. Źle gospodarujesz. Prawda? Albo to jest twoja wina, bo się zamiast iść do jakiejś porządnej pracy, to ty po prostu się obijasz. Lekko duchem jesteś. Albo cokolwiek innego. I nagle problemy potężne powstają, dlatego że te osoby nie potrafią znosić niedostatku. Niedostatek nie jest przyjemną rzeczą. Nie jest fajną rzeczą. To nie jest coś, co kochamy. Ale chodzi o to, żeby w tym niedostatku umieć też żyć i przynieść Bogu chwałę. A nie, że kiedy jesteś, wiecie, kiedy on się pojawia, ten niedostatek, nagle twoje chrześcijaństwo przybiera jakąś inną postać. Jakieś po prostu wielkich pretensji, wielkiej nienawiści, złości na cały świat, dlatego że ty cierpisz. Albo obfitość. Słuchajcie, ktoś może powiedzieć, że czy potrafimy żyć w obfitości? No, jakiś to problem żyć w obfitości. Posłuchajcie albo poczytajcie, co robią ludzie, którzy wygrają nagle pieniądze w jakieś lotto. Jak długo potrafią żyć w obfitości? Z powodu tego, że mają problem z myśleniem, oni to roztrwonią w ciągu roku albo dwóch lat. Nawet gdyby otrzymali 30 milionów, nie są w stanie tego utrzymać, dlatego że są nienauczeni żyć w obfitości. My, za przykładem apostoła Pawła, powinniśmy być wyćwiczeni we wszystkim. I tutaj dotykamy spraw takich materialnych, ale tak naprawdę chodzi o wszystko. Wiecie, jestem takim typem człowieka, albo chcę być takim typem człowieka jak Paweł, który w każdej okoliczności swojego życia chce przynieść Bogu chwałę. Nie dam się jakby ponieść tym okolicznościom. Nie dam się ponieść obfitości, nie dam się ponieść niedostatku. Po prostu chcę być człowiekiem stałym. Chcę być człowiekiem przynoszącym Bogu owoc, chwałę, uwielbiającym Go przez swoją postawę. Dlatego wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wracamy do tego wersetu, dlatego że on jest podstawowy, kluczowy. Nie możesz tego dokonać sam, bo to jest niemożliwe, ale możesz tego dokonać w Chrystusie, jeśli nauczysz się czerpać siłę od Niego. Jeśli nauczysz ufać Mu, dlatego że to nasze życie się zmienia. To nasze życie przechodzi różne fazy. Wpisane jest w nasze chrześcijańskie życie sytuacje, które są problemem. Ja nie znam żadnego chrześcijanina, który mógł powiedzieć, że słuchajcie, odkąd się nawróciłem, moje życie ominęły wszystkie problemy. Ja nie wiem, co to jest problem. Ja nie wiem, co to są jakieś zmagania. Ja się czuję po prostu jak w bajce. Fruwam. Nie znam takiego człowieka. Nie znam. A jeśli tak mówi, to tak naprawdę kłamie. Dlatego, że każdy człowiek wierzący przechodzi różne okresy w swoim życiu, różne fazy. I Pan Bóg też nas prowadzi. Kiedy jesteśmy dziećmi, to nas nosi na tych swoich rączkach i my możemy się czuć właśnie tacy bezpieczni, ale to nie jest normalna sytuacja, gdybyś całe życie był noszony na rękach. Bóg chce, no słuchajcie, to jest małe dziecko na sali, ono ma prawo być noszone na rękach.
prawda? Ale myślę, że sobie rodzice by życzyli, żeby za 10 lat już przestało być noszone na rękach. Prawda? Że tak naprawdę to świadczyłoby o pewnych jakichś takich no, złych rzeczach. Słuchajcie, Bóg podobnie. On nas kocha i nas nosi, ale mówi, chcesz, żebyś dorastał. Chcesz, żebyś po prostu nauczył się chodzić, że nauczył się zmagać, nauczyć się zwyciężać. Nie chcę, żeby każda trudna sytuacja cię pokonała, żebyś był rozłożony na łopatkach i umierasz. Dlatego, że po prostu to jest jakby wpisane w ten proces wychowywania cię. I dlatego też my, jako patrzymy jak na społeczność, wiecie, no ktoś powie, no nie, to jest katastrofa. Wierzcie mi, wielu pastorów by, będąc w tym miejscu, stwierdziło, że to szkoda czasu ich, że to nie ma sensu. Nie, nie, to nie chodzi o to. Nie, nie zrozumcie mnie źle. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym pastorem i on powiedział, że on poniżej 100 osób nie przyjeżdża. Dlatego, że w jakiś sposób uważa, że ta jego służba jest no, potrzebna do tego. No i może ma prawo do tego, może i ma rację. Ale myślę sobie, że wielu ludzi też by nie wytrzymało tej presji, gdyby tydzień po tygodniu nie było jakiegoś przypływu takiego radykalnego ludzi. I kiedy ty stoisz w jakimś miejscu, jeśli chodzi o budowanie społeczności i to trwa rok czasu i nikt ci nie przybywa, to wielu ludzi rezygnuje. Mówi, to nie ma sensu, to widocznie był jakiś poroniony pomysł nas. Myśmy sami się wychylili z tym. Boga w tym nie ma, to różne myśli są. Dlatego ważną rzeczą jest właśnie umieć odpowiednio patrzeć i to, że my jesteście, czy jesteście w takim gronie i w takim miejscu teraz w życiu, to jest proces, który Bóg was przygotowuje do tego, żeby chcieć więcej i umieć więcej przyjąć. Żeby nauczyć się wierzyć, nauczyć się ufać. Słuchajcie, ja nie chcę mówić jakby o budowaniu zboru, bo to nie jest jakby moja usługa, tylko o tym, żebyśmy wytrwali, dlatego że wszystko możemy w Chrystusie. Jeśli na Nim się skupimy, to będziemy zawsze szczęśliwymi ludźmi. Będziemy siłę znajdywać, będziemy moc mieli do życia. Ale chcę powiedzieć właśnie o tym, że te trudności, które przychodzą, a może nawet przegrane sytuacje, są jakimś elementem, który nas wychowuje. A kto z nas nie przegrał czegoś? Ja myślę sobie, że wiele rzeczy przegrałem. I wiele rzeczy jest takich, które są wyzwaniem dla mnie. Dlatego, że też Bóg oczekuje od nas, że my na nowo staniemy do walki w tym, w czym przegraliśmy. Czasami myślimy sobie tak. Ucieknę na koniec świata. Tam wszystko będzie nowe. Tam zacznie się cudowne życie. Uciekniesz na koniec świata, stare problemy wrócą. Dlatego, że one są w tobie. One nie są w ludziach, w sytuacjach. One są w tobie. Dopóki się nie nauczysz rozwiązywać tego, dopóki tego nie zwyciężysz, gdziekolwiek byś się znalazł, pojechałbyś do Afryki, do dżungli głębokiej, te same rzeczy by wyskoczyły. Dlatego, że one są z tobą i w tobie. I Pan Bóg chce, abyśmy zwyciężyli te rzeczy. Dopiero wtedy pójdziemy krok dalej. Wiecie, to jest rzecz oczywista, ale dla wielu z nas nam się wydaje po prostu, że to, że uciekniemy. Może jak Jonasz, który miał poselstwo do Niniwy, a on w drugą stronę ucieknie przed tym, do czego Bóg go wyznaczył. Znacie historię, prawda? Nie uciekł, ale zreflektował się i Bóg go dotransportował w brzuchu tej ryby do Niniwy. Zatroszczył się o to, żeby jednak trafił w to właściwe miejsce. Dlatego, że musiał sprostać, czy jakby zmierzyć się z wyzwaniem, które Bóg mu wyznaczył. Dlatego, kiedy my przeżywamy jakąś porażkę, tak to nazwijmy, albo przegraną, musimy chyba się odpowiednio do tego nastawić, dlatego, że ta przegrana może sprawić, że my staniemy w miejscu. Dlatego, że zwykle, wiecie, i to tego nie mają dzieci małe, ale mają dorośli ludzie, boimy się, że coś zepsujemy. Albo już raz zepsuliśmy coś i boimy się, że ponownie zepsujemy. No, przykład, taki prosty gadżet jak telefon. Dać małemu dziecku, on nie ma żadnych oporów, żeby tam znaleźć wszystko, co jest mu potrzebne. Prawda? A my z jaką ostrożnością przyciskamy, klikamy, żeby coś tam się nie pomieszało, zwłaszcza jeśli się na tym dobrze nie znamy. Prawda? Tak? Amen? Więc słuchajcie, strach przed ponowną porażką, przed ponownym jakimś upadkiem, przegraną, sprawia, że my często jesteśmy sparaliżowani. A każde zwycięstwo ma wpisane w to cenę zwycięstwa różne trudne sytuacje, może i przegrane.
oglądamy jakieś wspaniałe transmisje, na przykład z rozdania Oscarów, prawda? Eleganccy ludzie, super atmosfera, wychodzi człowiek, dostaje statuetkę za całokształt na przykład swojej pracy, albo za jakąś rolę, albo za coś jeszcze innego. Wszyscy klaszczą mu, on jest szczęśliwy i my myślimy sobie, wow, ten człowiek to ma dobrze. Ale gdybyśmy się go zapytali, ile musiał zapłacić za to, żeby być w tym miejscu, usłyszelibyśmy, że tych przegranych było bardzo dużo. Albo sportowiec. Wiecie, podium, złoty medal, zwycięstwo, hymn grają. Wow, super rzecz. Ale ile razy on przegrał, zanim znalazł się w tym miejscu? Dla mnie takim obrazem, wiecie, idealnej przegranej jest obraz przegranego boksera w walce. Wiecie, jak wygląda walka bokserska? Zwykle ten, który przegrywa, słabo wygląda. Prawda? On patrzy w lustro i nic nie widzi. Dopiero po paru dniach zaczyna tam dostrzegać, że coś z jego twarzą jest nie tak. To jest idealny obraz, na czym polega przegrana. Dlatego, że my widzimy na zewnątrz. Ale wiecie, te nasze przegrane, one są w środku. Tego nikt nie widzi, jak zostaliśmy obłożeni przez takie sytuacje. Jacy spuchnięci jesteśmy, wiecie, jak krwawimy tak naprawdę, jacy zlęknięci jesteśmy. Wiecie, na zewnątrz widać te rzeczy. One tam za parę tygodni, za dwa tygodnie może zejdą. Wiecie, i cudowne jest to, że ci sportowcy, którzy osiągnęli jakieś sukcesy, i dla mnie to jest podziw, mimo że ja rozumiem, że to jest taki sport może nie do końca super, jest to, że oni mimo tego, że tak im nawkładano, nie zrezygnowali, ale szli dalej, aż zaczęli zwyciężać. Wiecie, dla mnie to jest taki super jakby rzecz. Więc tak samo dla nas, kochani. Chcę powiedzieć o tym, że życie, te problemy, te wyzwania, te sytuacje, które przeżywamy, one często nas doprowadzają do takiego miejsca, gdzie my leżymy. Gdzie może jesteśmy tacy pobici. I teraz, co z tym zrobisz? Dlatego, że możesz poddać się, nazwijmy to, paraliżowi. Dlatego, że strach przed ponowną przegraną może ciebie sparaliżować. Znacie uczucie paraliżu? Może na przykład nas strach sparaliżować, taki fizyczny, że nie wiem, przestraszyłeś się i stanąłeś jak wryty. Może to doświadczyliście kiedyś, prawda? Coś was wystraszyło i nie mieliście siły jakby przez moment coś z sobą zrobić. No, przenieśmy to na teraz takie życie wewnętrzne, niekoniecznie duchowe, ale takie w ogóle duchowo-duszewne. Jakaś sytuacja może ciebie tak sparaliżować, że ty czujesz się, że jesteś bezradny. Nie masz siły, żeby ruszyć. Dwa tygodnie temu byśmy mieli takiego człowieka z organizacji ten Open Doors, tak. I on miał taki niedowład prawej ręki. I mówił o tym, że trzy rodzaje paraliżu są. Tylko, że on sam jeden doświadcza. Jeden jest taki, że kończyna na przykład wykonuje pracę, ale nie czuje niczego. Czyli na przykład można się dotknąć ziemi, czegoś bardzo gorącego i tak naprawdę ciało się pali, ale to nie działa, jakby ten człowiek tego nie odczuwa. To jest jeden rodzaj paraliżu. Drugi jest taki, że ty czujesz, ale nie działa nic. I bardzo często osoby, które miały amputowane kończyny, mają wrażenie, że te stopy dalej są, czy nogi, a ich nie ma, prawda? Ale gdzieś tam w środku to przeżywają. A trzeci rodzaj tego paraliżu jest taki, kiedy nic nie czujesz i nic nie możesz dotykać. I teraz w jaki sposób możemy też to przenieść na te nasze porażki, czy jakby na tę naszą postawę wynikającą właśnie z tej porażki. To nas może paraliżować, nas może jakby doprowadzić do takiego miejsca, kiedy my boimy się zrobić cokolwiek w tym kierunku. A tak jak powiedziałem wcześniej, my nie zmienimy swojego życia, jeśli się nie zmierzymy z tym, z czym przegraliśmy. My musimy znaleźć, dlaczego przegraliśmy. Dlaczego gdzieś tam coś się wydarzyło niewłaściwego. I mówię, to dotyczy wszystkiego. Tu nie chodzi mi tylko o jakiś, nie wiem, upadek z powodu grzechu. Nie, chodzi mi o wszystko. Dlaczego na przykład, nie wiem, nasze życie wygląda tak, a nie inaczej, jeśli chodzi o naszą pracę zawodową. Bo być może dlatego, że gdzieś tam coś przegrałeś i boisz się wyzwań. I są takie osoby, które właśnie mają taką mentalność człowieka pustyni, 40 lat mannę, tak? To już akurat jesteśmy z innej generacji, ale taka generacja 60-latków, jak 40 lat chodziła do jednego zakładu pracy,
to teraz odnaleźć się w nowej sytuacji, to jest coś niewyobrażalnego. Dlatego, że on całe życie sobie ulokował gdzieś tam w jednej instytucji i tak myślał, że do emerytury. I to był ten problem, który doświadczało to pokolenie, nazwijmy to naszych rodziców, kiedy przyszła transformacja do Polski, jak stać się odnaleźć. I to ich paraliżowało. Często właśnie wiele osób było bezradnymi, nie umiejącymi się odnaleźć, dlatego że byli przyzwyczajeni do pewnego schematu. My potrzebujemy być tymi, którzy rozumieją, że paraliż jest po to, żeby go pokonać, a nie może nas wstrzymywać. Dlatego że drugim objawem tego strachu przed ponowną porażką, czy jakby przed tą próbą zmierzenia się z czymś, jest to, że stajemy się tacy opieszali, odciągający w czasie coś. Ja mam kilka rzeczy, które mi się nie udały i to są takie rzeczy, które mówię, jutro się tym zajmę. Pewnie też macie takie, prawda? Nie, od jutra, z nowym rokiem, tak. Bardzo często osoby na nowy rok sobie jakoś postanawiają, że z nowym rokiem to ja zajmę się tym, zrobię to, nauczę się tego, cele sobie wyznaczam. Z nowym rokiem. Jeśli z nowym rokiem coś wyznaczasz albo jutro, znaczy się, że tak naprawdę boisz się wyzwania. Dlatego, że to jest często taka właśnie jakby postawa wynikająca z tego, że my boimy się przegranej, ponownej przegranej, że od jutra zacznę modlić się i pościć i wtedy się to uda. Jak czegoś nie robisz dzisiaj, to znaczy się, że boisz się z tym zmierzyć. Później do tego dojdę, że to są tylko wymówki. Więc jakby opóźnianie czegoś czy odwlekanie czegoś, to może wynikać z tego, że boimy się ponownie być w takiej sytuacji, kiedy nam coś się nie udało. A nikt z nas nie lubi sytuacji, kiedy coś się nie udało, prawda? Nikt z nas nie lubi. Więc my robimy wszystko, żeby nie znaleźć się ponownie w takiej sytuacji. Amen? Żyjecie, tak? Okej. Okay. Trzecia rzecz, słuchajcie, która tak naprawdę też jest świadectwem tego, że boimy się tego wyzwania podjąć. To jest jakiś taki brak konkretnego celu. Ja wyjaśnię wam, o co chodzi, że czasami my myślimy sobie w ten sposób. No, moim celem jest to, żeby nic nie stracić albo nic nie zepsuć. Postawiłem sobie cel dzisiaj taki, że nic nie chcę zepsuć dzisiaj. No to jeśli to jest cel, to chcę powiedzieć, że to jest taki cel na utrzymanie statusu, w którym jesteś, ale nie na zmianę. Prawda? Wyobraźcie sobie sportowca, który tam, nie wiem, może biega na 100 metrów. Każdy z nich ma konkretny cel. Mój rekord życiowy wynosi tyle i tyle. Chciałbym go poprawić. Nie wiem, o ułamek sekundy. Ale to jest konkretny cel, prawda? Jeśli się jest sportowcem, który jest aktywnym, to ten cel musi być. Dlatego, że jeśli on będzie miał 60 lat, to może sobie postawić za cel, chciałbym biegać w takim tempie, jak wtedy, kiedy miałem 20 lat. Wiecie, to będzie sukces, nie? Ale generalnie chodzi mi o to, że kiedy jesteś człowiekiem zmierzającym do czegoś, to ty nie możesz przyjąć takiej postawy, że utrzymam to, co jest, będzie dobrze. No i jako społeczność. Bylebyśmy utrzymali taką grupę, będzie dobrze. Skazani jesteście na porażkę. Dlatego, że to nie jest cel, który będzie motywował. To jest tak naprawdę tylko świadectwo na to, że człowiek boi się wyzwania. Myśmy różne rzeczy przeżywali. Wiecie, kiedyś, kiedy chyba ten pierwszy kościół w Jaślach zakładaliśmy, to chyba najtrudniejszy moment, jaki był, to pamiętam, zgromadzaliśmy się właśnie w sali w cechu rzemiosł różnych i nagle był taki przypływ ludzi, młodych ludzi. Troszeczkę zaczęły być problemy ze strony rodziców tych młodych ludzi, no bo to było takie dziwne. Wiecie, kończy się coś o 20 godzinie, ludzie się nie rozchodzą do domu, tylko piją herbatkę, do 10 siedzą, do 11 i pewnie tam jakieś narkotyki są. To były lata 90. początek. Inni mówili, oni tam bombardują miłością. Wiecie, no bo każda sekta bombarduje miłością, tak? Czyli jak się gdzieś dobrze czujesz, znaczy się, że to jest takie wszystko chytre, takie podstępne, że tak naprawdę chcesz omotać człowieka tym, że jesteś do niego dobry. Potem gdzieś tam jakieś różne nagonki, ale chyba ten najtrudniejszy moment był taki, pamiętam, jedno nabożeństwo, otwarte okna były i ktoś zaczął rzucać kamieniami do środka. Wiecie, i to było wyzwanie. No nagle w czasie nabożeństwa kamienie lecą. I to było tak silne przeżycie dla niektórych ludzi, że oni później mieli traumę przez wiele lat.
Jak gdzieś spotykaliśmy się w innym miejscu, to zamykali drzwi tak szczelnie, po prostu, żeby czuć się bezpiecznie. No, może nam się to wydawać dziwne, ale czasami pewne przeżycia, one mają tak wielki wpływ na nas, że potem my nie chcemy być podobni w takiej sytuacji. I utrzymanie statusu, z którym się było, było już sukcesem. Ale to nie był sukces. To było tak naprawdę stagnacja. To było coś, co nas zatrzymywało. Jeśli my w swoim życiu myślimy, byleby utrzymać to, co jest, to my naprawdę nie dojdziemy do zwycięstwa. My nie dojdziemy do takiej sytuacji, w której możemy powiedzieć, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Że realizuję Boże powołanie w swoim życiu. Że Bóg mnie przenosi z chwały w chwałę. Tak? Bo my myślimy, że Bóg nas nie przenosi. Teraz coś, co nie planowałem powiedzieć, ale przypomniało mi się. Popatrzcie na historię Józefa. Piękny sen. Kłaniają się rodzice, bracia. Wow, jaka wizja dla życia. Co się dzieje po tej wizji? Ląduje w studni. No, ale Bóg go podnosi. Daje go na dwór Potyfara. Wiecie, można powiedzieć, że wreszcie Bóg go uratował. Zaczyna być dobrze. Wizja zaczyna się realizować. Co się dzieje? Ląduje w więzieniu. A w więzieniu dopiero na dwór Faraona. Bardzo często te piękne rzeczy, które Bóg obiecał nam, zaczną się realizować dopiero wtedy, kiedy my przejdziemy taką studnię, więzienie i dopiero wtedy zaczyna Bóg działać. Więc te trudne sytuacje są wpisane w to nasze zwycięstwo. Cokolwiek byśmy to nie o czymkolwiek byśmy nie myśleli. Nie wiem, wiecie, pomyśl osobiście, co dla ciebie jest takim wyzwaniem, z czym chciałbyś się zmierzyć, co chciałbyś, żeby się zmieniło, żeby Bóg ci w tym dopomógł. Ja wierzę, że jeśli to są dobre rzeczy, to Bóg ci w tym pomoże. Ale też potrzebuję cię nauczyć, żebyś właśnie jak Józef, który wylądował w studni, my tam nie słyszymy o tym, że Boże, okłamałeś mnie, dałeś mi sen, a gdzie ja jestem teraz? Niżej swoich braci, w studni. Zdrajco! A wiem, że nikt nas by tak głośno nie powiedział Panu Bogu, prawda? Publicznie. W sercu gdzieś tam czasami żale są. Boże, dlaczego? Dlatego, że Bóg chce ciebie nauczyć. Żebyś był wytrwały, żebyś był wierny bez względu na okoliczności. Na tym polega dojrzałość. Na tym polega chrześcijaństwo. Że i w więzieniu, w najgłębszym lochu o północy, skuty w kajdanach, będziesz chwalił Boga. Tak? Amen? Słuchajcie, nie wiem, jak długo to się mówi, tak? Ale już przestałem godzinne kazania mówić, także nie będę godzinę mówił. Te rzeczy, jeśli one są, czyli na przykład ten paraliż w naszym życiu, ta opieszałość, ten brak celu, to sprawia, że my zaczynamy wytwarzać, jakby robić rzeczy, które nie powinniśmy robić. A i tych rzeczy jest kilka. Po pierwsze, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, znana dla nas wszystkich. Użalanie się nad sobą. Ja kocham użalać nad sobą, ale to nie jest dobre. Kiedy mi coś nie wychodzi, kiedy ja coś przegrałem, jak ja bym chciał to wylać z tej swojej duszy. Nie wiem, może wy jesteście ludźmi wiary, którzy w ogóle takich rzeczy nie znają, ale ja mówię, wiecie, z serca. Ja wiem, że to jest niedobre. Ja wiem, że to jest sytuacja, która jakby mnie nie zmieni, ani mnie nie popchnie do tego zwycięstwa. Ale jeśli ja będę użalał się nad sobą, co jest takim właśnie owocem tego, że poddałem się, że w jakiś sposób zrezygnowałem, to jest coś, co wtedy bardzo lubimy. Czemu nie płaczesz razem ze mną? Płacz! Czy nie rozumiesz mojego bólu? Zobacz, jak mnie sponiewierali. Zobacz, jak mnie to bolało. Zobacz, znów się zawiodłem. Zobacz, po prostu znowu nie przyszli. Znowu mnie zostawili. Zobacz. I płaczesz. Boże! I ty mnie zostawiłeś, tak? Wiecie, użalanie się nad sobą jest czymś, co jest w życiu chrześcijanina, a czego nie powinno być. A im szybciej złapiemy się na tym, że się użalamy, tym łatwiej nam będzie wyjść z tego dołu. Bo to jest dół. On nas nie poprowadzi nigdzie. A my czasami naprawdę lubimy użalać się nad sobą. Popłakać tak trochę.
Ja wiem, że czasami, kiedy jesteśmy zranieni, to jest takie naturalne, że zapłaczemy nad sytuacją, prawda? Ale to nie jest użalanie się. Rozumiecie? Płacz z powodu tego, że coś cię dotknęło, to jest coś naturalnego. To nawet trzeba zrobić. Ja myślę sobie, że wielu ludzi, chrześcijan, źle rozumie pewne rzeczy. I pamiętam, ja sam miałem taką rzecz. Moja mama młodo zmarła. Praktycznie miałem 25 lat, kiedy ona zmarła. I byłem takim człowiekiem właśnie tak bardzo duchowym, że ja łzy nie uroniłem. Wiecie, jakoś nie dlatego, że byłem taki zły, tylko myślę sobie, nie, ja się nie mogę poddać temu. Ja to tak przyjmuję, no po prostu Bóg w tym wszystkim jest. I wierzcie mi, że przez kilka lat coś we mnie się działo, aż przyszedł taki moment, kiedy ja musiałem ten żal powiedzieć Bogu. No, ktoś powie, o czym ty mówisz, słuchaj. Wierzący człowiek to on frunie zawsze przez każdą okoliczność. Nie, ty możesz tak udawać, ale to będzie w tobie siedzieć. A potem będziesz miał żal, bo czegoś ci będzie brakować. I możesz zacząć się użalać, jeśli nie będziesz żałował wtedy, kiedy należy żałować. Kiedy będziesz płakał wtedy, kiedy należy płakać. Rozumiecie? Jest taki moment, kiedy pewne rzeczy trzeba zrobić i to jest naturalne. I nikt nikogo nie będzie za to osądzał, ani potępiał, ani w jakiś sposób, nie wiem, mówił, że jesteś niedojrzały. Ale jeśli ty zapomnisz się i jakby będziesz to ciągnął dalej w swoim życiu, to użalanie się może stać się takim stylem twojego życia. Ale ono sprawia, że jesteś w dołku, ty się nie dźwigasz. Ty nie idziesz w stronę tego zwycięstwa, tylko jesteś w dołku. Coraz głębiej. Dlatego ja nie chcę się użalać nad sobą. Ja nie chcę się użalać. Nie chcę płakać, jaki to jestem po prostu nieszczęśliwy. Jak mnie coś zabolało albo coś dotkło. Jeśli to jest taki odruch tego bólu, chcę powiedzieć, boli mnie to. Chcę to wyznać, żeby to wyszło ze mnie, prawda? Ale nie chcę tego wspominać, nie chcę tego rozpamiętywać. Lata temu moja żona się zawsze z tego śmiała, ale potem przyznała mi rację. Będąc na jakiejś konferencji, kupiłem jej prezent, chrześcijański prezent. Taki werset na drewienku zielony, wypalany złotymi literami. Ten werset był taki. Wspomnianie własnej niedoli to piołun i trucizna. I ona mówi tak, człowieku, coś ty mi kupił. Ja mówię, no bardzo dobry werset. Do mnie przemawiał, prawda? Ale do niej absolutnie. Ona chciała, Pan jest moim lekarzem na przykład, albo nie wiem, Bóg jest moim pokojem. No tak jakiś zniosły, albo do czegokolwiek ręce przyłożę, powiedzie mi się. A nie to, że wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Aż przyszedł moment w życiu, kiedy powiedziała, to jest bardzo dobry werset. To jest nauka. Że jeśli ja będę się na tym skupiać, to ja będę pełna żółci, goryczy, żalu. To jest prawda Bożego Słowa. Więc użalanie się nad sobą do niczego dobrego nie prowadzi. A to jest skutek uboczny tego, że się nie zajmujesz tym, czy się masz zajmować. Więc jak usłyszycie kogoś użalającego się nad sobą, to powiedzcie tak. Drogi bracie, powiedz mi, w jakim miejscu jesteś? Czego się boisz? Można tak po żołniersku powiedzieć. Żołnierzu, wstań, tak? Rusz się. Dlatego, że to świadczy o tym, że się boisz wyzwania. Boisz się i uciekasz przed tym, co cię pokonało. No, wybaczcie mi taką śmiałość, ale ja tak potrzebuję. Wiecie, ja może dlatego, że jestem mężczyzną, to lubię tak po żołniersku trochę. Konkretnie, po prostu bez jakiegoś rozwodzenia się, trzeba zrobić to, to i to. Idziemy do przodu. Kolejna rzecz, słuchajcie, właśnie, bo kiedy jesteś w tym miejscu, że się boisz, użalasz się i zaczynasz mieć wymówki. Dlaczego ja tego nie robię? Dlaczego ja odkładam te rzeczy, które powinien zrobić już? No bo jestem zmęczony, jestem przepracowany, nie mam czasu, nie mam motywacji, może to będzie niepotrzebne w ogóle w moim życiu. To są moje wymówki. Każdy z nas ma takie wymówki, dlaczego pewnych rzeczy nie zmienia. No bo coś tam jest. Macie tak? No ja wiem, że jesteście święci i doskonali. Ale słuchajcie, ja mówię tak jak jest, tak? Że dokładnie tacy jesteśmy. Jak czegoś się, za coś się boimy zabrać, to mamy wymówki.
próbujemy zrzucić odpowiedzialność za tą naszą sytuację, na jakieś rzeczy, okoliczności, ludzi, byleby tylko nie przyznać, tak, słuchaj, boję się tego wyzwania, nie mam siły. Bo jeśli byś tak powiedział, to już jesteśmy na tym procesie uzdrawiania, że twoja siła jest w Chrystusie, że On ci daje siłę do zdobywania bogactwa. Masz tą siłę. Zacznij coś robić konkretnego. Dlatego, że trzecim elementem, wtedy, kiedy stoimy, a jest jakby znaką tego, że jesteśmy w tej przywilejowanej sytuacji, to jest to, że mamy taki słomiany zapał. Znacie słomiany zapał, co to jest, prawda? No dobra, bracie, zmotywowałeś mnie, rzucam się w wir. Do wtorku. We wtorek wraca wszystko znowu. Albo nie mam czasu, bo jestem zmęczony, albo to już nie te lata. To tylko świadczy o tym, że tak naprawdę zmarnowałeś tą energię. Nie wiem, co sobie wyobrażałeś, nie wiem, co sobie myślałeś, że w ciągu 5 minut wszystko się zmieni. O jakże byśmy chcieli, żeby Pan Bóg wszystko zmieniał w ciągu 5 minut. Ja nieraz marzyłem o tym. Panie, tak chciałbym się położyć, obudzić rano, żeby był inny świat wokół mnie. Albo jako, że mam takie wyzwanie językowe i taką pokusą zawsze dla mnie było to, jakieś takie urządzenie, gdzie w czasie snu sobie zakładałeś słuchawki i słuchajcie, uczyłeś się języków obcych. Och, gdyby to tak działało, Boże, to wiecie, 10 tysięcy bym dał, 5 języków bym znał. W czasie snu, nie wiem, czy próbowaliście tego, ale wydaje mi się, że to nie działa. Słuchajcie, ale my byśmy chcieli takie rozwiązania. Chcielibyśmy takie rozwiązania, właśnie takie niekosztujące nas nic. A prawdziwe zwycięstwo ciebie kosztuje. Ja pamiętam kiedyś taki obrazek tej naszej biegaczki narciarskiej Justyny. Tak? Dla mnie to było niezwykłe, dlatego że ona ciągnęła jakby na sznurku za sobą oponę, kiedy się ślizgała. Myślę, ludzie, taka kobiecinka, a macha z jakąś oponą, wiecie, to może nie była jakaś opona z traktoru, tak, żebyśmy mieli obraz właściwy, ale tak czy inaczej to jest obciążenie i ona ciągnie to po prostu i trenuje. No, to jest wysiłek, prawda? Więc ja myślę sobie, że każde zwycięstwo to jest wysiłek z naszej strony. Pan Bóg nam daje siłę do zdobywania bogactwa. Pan Bóg nam daje motywację, daje nam możliwości, okoliczności, ale my tracimy energię na to. My poświęcamy swój czas, prawda? Czyż nie byłoby tak, Boże, poślij swoich aniołów i zbierz tu w Krynicy swoich świętych. A my w tym czasie spokojnie sobie odpoczniemy w niedzielę. A potem przyjdziemy na gotowe. Ale słuchajcie, to jest taka prawda, którą wszyscy znamy, mam nadzieję, że Bóg nie użyje aniołów do tego, żeby zgromadzić Kościół. Nie znajdzie takiego wersetu w Biblii, że Bóg pośle swoich aniołów, żeby oni nawracali, czy jakby przyprowadzali ludzi do Chrystusa. To jest odpowiedzialność Kościoła. Więc my musimy się namachać, tak? Ktoś powie, ale wiesz, takie świadectwo słyszeliśmy, że oni tam zaczęli coś robić i ludzie się nawracali. I my mamy takie wyobrażenie, że tak naprawdę, kiedy Pan Bóg będzie coś robił, to właśnie nas to nie będzie nic kosztować. Pamiętam kiedyś rozmowę z takimi starszymi braćmi, w sensie wieku starszymi, którzy przeżyli różne rzeczy z Panem Bogiem i ich wyobrażenie było takie, że przebudzenie to jest tak jak z tym grobem Pana Jezusa. Bóg odwalił kamień. A więc tak naprawdę to Bóg musi wszystko zrobić. A ja mówiłem tak, bracia, ale zauważcie, że kobiety były w drodze do tego grobu. Nie czekały tam gdzieś z uczniami, żeby usłyszeć kamień odwalony, Chrystus zmartwychwstał. Prawda? Tylko byli w drodze. Poszli coś wykonać, jakąś pracę. Więc tak naprawdę my czasami mamy te koncepcje, które nas zatrzymują w działaniu. Ja nie mówię o tym, że człowiek w oparciu o własne siły ma coś zmienić, bo on nie ma siły. Ale mówię o tym, że my współdziałamy z Bogiem ku dobremu. Albo że Bóg współdziała z nami ku dobremu. Że On nam daje pewne rzeczy, możliwości. Daje nam to, że możemy coś zmienić. Że błogosławi. Ale my jakby wykonujemy pewną pracę. Ale słuchajcie, wracając jeszcze do tych skutków ubocznych, to użalanie się nad sobą, mówiliśmy o tym, pamiętacie? Wymówki, ten słomiany zapał, a kiedy to wszystko się już tak jakoś skumuluje, to tracimy nadzieję. I zaczynamy być takimi beznadziejnymi chrześcijanami. A beznadziejny chrześcijanin to jest taki, który mówi, że to nie ma sensu, to się nie uda,
a po co? Już tyle razy próbowałem. O czym to świadczy? O tym, że nie masz nadziei w swoim sercu. Że jesteś przegrany. Mentalnie już przegrany jesteś. Dlatego, że się niczego nie spodziewasz. Niczego nie oczekujesz. Po prostu ty trwasz bez nadziei. Potrzebujesz uwolnienia. Potrzebujesz zmiany myślenia. Potrzebujesz ratunku. Dlatego, że diabeł cię omotał, związał cię. Bo jeśli chrześcijanin stracił nadzieję, no, to cóż mu zostało, tak? Wątpię, żeby wiarę miał. Bo ja nie wiem, czy jest jakiś chrześcijanin, który ma wiarę, a nie ma nadziei. Obawiam się, że te rzeczy są sobą razem. Wiara, nadzieja i miłość, prawda? Nie wyobrażam sobie chrześcijanina, który ma miłość, a nie ma nadziei i nie ma wiary. To wszystko jest sobą połączone. Więc taki chrześcijanin bez nadziei niczego się nie spodziewa, niczemu nie wierzy. Zaakceptował stan, który jest. Rzucił się jak ta, albo inaczej, myśli sobie, że jest jak ta łódeczka na oceanie. Pan Bóg ją jakoś tak będzie prowadził. Mam złą wiadomość. Roztrzaskasz się o skały. Dlatego, że Pan Bóg dał nawet tobie ster w okręcie, żebyś go trzymał. Język, prawda? Tak jest napisane. Że sterem naszej łódki jest język. To, co mówimy. Więc Bóg nas nie zostawił takich zupełnie sam, że jakoś nas będzie niósł. On powiedział, tak, jestem łódeczką, ja popycham, ja daję wiatr, jakby sprawią, że jesteś uniesiony, ale ty masz ster. Ty masz ster, ty kierujesz. Słuchajcie, dlatego jeśli my zrozumiemy, że są rzeczy, które Bóg robi, są rzeczy, które człowiek robi, będzie nam łatwiej. Bóg jest tym, który zawsze nam pomaga. Kiedy nam brakuje sił, kiedy to wszystko się rozbija, kiedy już leżymy, a wiecie, że jest napisane, że sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale Pan co mu zrobi? Podniesie go, tak? Nie będzie mówił, człowieku, straciłem po prostu cierpliwość do ciebie. Ileż razy można? Wiecie, Bóg jest inny. My jako ludzie pewnie byśmy patrzyli, nie, to już nie ma szans, po prostu przekreślamy, szkoda mojej energii na to. Ale Bóg jest inny, wiecie. On patrzy i mówi, wstań, wstań, idź, idź. Nie przyzwyczaja się do tego, że leżysz. Jeszcze nie czas, żeby leżeć, prawda? Jest czas, żeby iść. Słuchajcie, no, oczywiste rzeczy, ale kiedy my mamy pewien rodzaj myślenia, to my inaczej funkcjonujemy w tym świecie. Innych rzeczy się spodziewamy, innych rzeczy chcemy, pragniemy. Inny jest nasz język, nasza mowa, nie wiem, to nasze serce, nasze wnętrze. To wszystko gdzieś jest przepełnione jakąś oczekiwaniem, nadzieją, radością. I kiedy my spotykamy się z innym, to go nie zatruwamy, bo wtedy my tak łatwo wyczuwamy. To jest wierzący człowiek? No tak, ja znam dokładnie dogmat o Trójcy Świętej, o aniołach, tak, o stosunek do świętych. To jeśli to jest świadectwo twojej wiary, to ty sobie pomyliłeś rzeczy. Bo wierzący człowiek to jest ten, który ufa Bogu. Nie ten, który ma wykuty katechizm biblijny, tak to nazwijmy. I jeśli chodzi o jego poglądy, to jest idealnym protestantem. Ale ten, który po prostu ufa Bogu i wie, że Boże, ty jesteś ze mną. Ja idę z tobą. Czy to jest wierzący człowiek? Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez tej ufności nie można podobać się Bogu. To, że ty wiesz, że On jest, że Go zaprosiłeś do swojego życia, że On jest Panem twojego życia, że te sytuacje, które przeżywasz, w jakiś sposób są wpisane w twoje życie. Przejdziesz je. Przejdziesz je. My jako wierzący ludzie, słuchajcie, tylko żebyśmy się nauczyli nie być takimi pomocnikami diabła w sytuacjach, kiedy ktoś przeżywa jakieś trudności, a my mu jeszcze dowalamy, tak? Na przykład, nie wiem, zachorował, a my przychodzimy i mówimy, jakbyś miał wiarę, nie chorowałbyś, tak? To bardzo często jest, prawda? Albo jakieś przekleństwo pokoleniowe jest nad tobą, dlatego te rzeczy się dzieją. Jeśli nie wiara, to przekleństwo, demony. Mamy 1000 sposobów na to, żeby powiedzieć człowiekowi, że coś jest z nim nie tak. A może potrzebujemy właśnie powiedzieć, słuchaj, stanie. Dlatego, że to się przydarzyło, ale masz siłę, żeby wstać, iść dalej. Być może znowu upadniesz za jakiś czas, ale znów wstań i idź dalej. Dlatego, że powołaniem twoim jest zwycięstwo. Jest triumf, jest chwała. To jest twoje powołanie. Więc idź dalej. To jest, wiecie, takie fajne, kiedy my na przykład, nie wiem, oglądamy tych sportowców i im dobrze kibicujemy. Bo ja wiem, że można też źle kibicować. Wiecie, kiedy na przykład ktoś ogląda piłkę nożną,
to każdy, który ogląda, jest znawcą. I często mówi tam, może użyję takiego lekkiego słowa, ty ciamajdo, co ty robisz, tak? Czemu nie trafisz tą piłkę? Jakbyśmy sami potrafili lepiej kopać, nie? Czyli chodzi o to, że gdy jesteśmy tego rodzaju pomocnikami czy kibicami czyjegoś życia, to nie pomaga. Ale są inne dziedziny sportowe, kiedy ludzie nie wypowiadają się w taki sposób. Chociaż tą mentalność można mieć w każdej dziedzinie, nawet w jeździe figurowej, tak na lodzie też można właśnie jakoś tak komentować złośliwie. Ale myślę sobie, że ten dobry kibic to jest taki, który zachęca, może jakimiś oklaskami gdzieś tam, motywuje. Ja nieraz jak jadę samochodem, a widzę gdzieś tam właśnie po tych górach, jak ktoś biegnie, tak jak dzisiaj jakaś kobiecinka, wiecie, leje deszczem rano, 8 godzina czy tam któraś, ona biegnie pod tą górę, to aż miło tak klaksony zrobić, żeby po prostu biegła dalej, prawda? Nie dlatego, żeby ją wystraszyć, ale właśnie, żeby biegła dalej, że to jest super. Bo inni o tej porze to tam gdzieś kołdrą się nakrywają, a ona moknie i biegnie. To jest dobra motywacja, prawda? Tak powinniśmy siebie wzajemnie zachęcać. Wiecie, nie komentować, nie, że ja bym to zrobił lepiej, wiesz, no, nie potrafisz, nie umiesz, ale być tą taką inspiracją, że słuchaj, nie zostawaj w tym miejscu, idź dalej. Zrób to, uwierz po prostu, przyjmij to, co Bóg ma. Zmień być może swoje myślenie, być może właśnie wyjdź z tej pustyni, gdzie jesteś karmiony manną, do tej ziemi obiecanej, gdzie musisz coś konkretnie się zrobić, znaleźć. Czasami myślimy, że no ale co ja mogę zrobić? No zacznij szukać woli Bożej. Zacznij się poddawać różnym rzeczom. Zacznij zmieniać, bo jeśli coś do tej pory robiłeś, a to nie zadziałało, znaczy się, że musisz coś zmienić, tak? Pamiętam taki dowcip, nie wiem, czy to wypadał u was mówić dowcipy. Najwyżej się wytnie, ale bezsensowne rzeczy są złe. Dowcip polega na tym, że wycieczka była gdzieś tam na Podhalu, a tam była powódź i ludzie oglądają z tym bacą tą wodę w dolinie i nagle taka beretka w jedną stronę, w drugą stronę i tak ciągle. I oni zdziwieni pytają się, baco, a co to jest? A to nic, to tylko Janek Gąsienica powiedział, że powódź, nie powódź, pole zaorać trzeba. Więc słuchajcie, jeśli pewne rzeczy nie działają, po co je robisz? Prawda? Po co je robisz? Tracisz energię tylko. Zmień coś. Zmień coś. Dlatego, że z głupotą po prostu orać pole w czasie powodzi. Może to być bana po prostu, ale tak często się schowujemy. Przyzwyczajeni do pewnych sposobów działania. Robimy ciągle to samo w życiu. I ciągle przegrywamy. I nie ruszamy się do przodu. Nie myślimy, że trzeba coś zmienić. Przyzwyczajamy się do tego. No. Jak coś się nie udało 1000 razy, a robiłeś to samo, to się nie uda 1001 raz. Dlatego, że to nie działa. Potrzebujemy inspiracji od Boga. A Bóg jest tym, który inspiruje. Wierzymy w Ducha Świętego, który uzdalnia, tak? Pamiętacie, jak na pustyni Bóg uzdolnił ludzi, którzy całe życie robili tylko cegły, do tego, żeby wytwarzali biżuterię. Albo inne potrzebne rzeczy. Besalel, tak? Chyba tak miał na imię jeden z tych mężów. Których uzdolnił do tego, żeby wykonali wszystkie przybory do świątyni. Dlatego, że oni nie mieli się gdzie nauczyć. To nie było tak, że o tam w Egipcie po prostu przypatrywali się, pracowali w warsztacie i zajmowali się tym. Nie, oni zajmowali się wyrobem cegieł. I byli w tym może mistrzami nawet. A nagle przyszło im robić nowe rzeczy. I Duch Święty uzdolnił ich do tego. I dlatego wierzę w to, słuchajcie, że kiedy z Bogiem jesteś, to wszystko jest możliwe. Ja dobrych parę lat temu powiedziałem tak, Boże, Ty wiesz, że mnie telepię, ale jeśli to jest Twoją wolą i będzie taka Twoja wola, to ja nawet jubilerem zostanę. Słuchajcie, ja nie mam jakichś takich opanowanych dłoni, ale te brylanty bym gdzieś tam obrabiał jakoś. Bo wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, tak? Jeśli to byłaby Jego wola dla mojego życia, to wiem, że to wszystko jest możliwe. Tak? Kochani, także tak myślmy. Tak myślmy, do tego idźmy i doświadczymy czegoś przełomowego w swoim życiu. Nie będziemy stali w tym samym miejscu i będzie rok za rokiem mijał, a ty będziesz mówił, jestem już 20 lat wierzący i ciągle jestem w tym samym miejscu. Jak było na początku, tak zawsze na wieki. Amen. Tak. Ale to, ja teraz nie powiedziałem to jako zakończenie kazania, tylko że to jest taka wymówka nasza.
Że nic się nie zmienia po prostu, jak było na początku. A nasze ciało się tylko zmienia, bo starzeje, ale nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Nie tylko, że się odnawia, ale on także wzrasta. My powinniśmy być właśnie ludźmi, którzy prezentują jakąś dojrzałość po iluś tam latach chrześcijaństwa. Więc pozwólmy Bogu na to, żeby dokonał to w naszym życiu. A jeśli jesteś jak ten Józef w studni, nie płacz. To jest wpisane w ten proces twojego rozwoju. Jeśli w więzieniu nawet jesteś, wszyscy o tobie zapomnieli, nie płacz. Dlatego, że to jest wpisane w to, żebyś mógł wzrastać. Przyjdzie dzień, kiedy się o ciebie upomną. Kiedy powiedzą, to jest twój dzień chwały. I zobaczysz po prostu zwycięstwo. Ale jak wierzyć w zwycięstwo, kiedy jesteś w więzieniu? Nie dzień, nie dwa. Miesiąc, rok, dwa, może więcej. Nie wiem, nie pamiętam, jak długo Józef był w więzieniu. Ale zobaczcie, to nie jest łatwe siedzieć sobie i myśleć sobie, ale przyjdzie dzień, kiedy ci wszyscy będą mi kłaniać. Inni by nazwali, jesteś wariat. Człowieku, wyluzuj. Zobacz, w jakiej sytuacji jesteś. Nie, bo to była wizja od Boga. Wiecie, to nie było pozytywne wyznawanie, takie, że zaprzeczam temu, co jest, tylko ja powołuję się na to, co Bóg mi powiedział. Na to, co Bóg mi dał przez słowo swoje do mojego życia. A ja wierzę, że Bóg nam daje różne obietnice. Amen? Dobrze, i żeby nie mówić kolejnego kazania, to mówię amen po raz ostatni. I pomodlę się, jeśli mogę, dobra? Także stańcie. Halleluja. Panie Boże, ja dziękuję Ci właśnie za to, że Ty jesteś Bogiem, który jest z nami. Mimo, że my czasami myślimy o tym, że jesteś gdzieś daleko, albo że my oddaliśmy się od Ciebie, Ty nas nigdy nie zostawiłeś ani nie porzuciłeś. I nawet jeśli dzisiaj, Panie, jesteśmy w jakiejś głębokiej studni, w jakimś więzieniu, w jakimś takim miejscu, które wydaje się, że już nie ma nadziei dla nas, to Panie, wierzę, że przyjdzie moment, przyjdzie chwila, przyjdzie dzień, kiedy Ty nas zawołasz. Kiedy Ty otworzysz te bramy, kiedy te kajdany opadną, Boże, i nas poprowadzisz dalej do tego miejsca, które nam wyznaczyłeś. Ale Panie, my będąc w tych więzieniu, w tych trudnościach, nie chcemy poddawać się jakiejś bezradności, jakiejś niemocy, Panie, ale chcemy wziąć przykład, Panie, z Twoich mężów wiary, z Pawła, który będąc w więzieniu chwalił Cię, wywyższał Cię, dawał świadectwo tego, że jest pewny Twojej obecności w swoim życiu. Boże, tak proszę Cię też o to, abyśmy się tego nauczyli, Panie. Żebyśmy właśnie stali się tymi, którzy każdą trudną sytuację wykorzystują do tego, by nas, ona zbliżyła do tego miejsca zwycięstwa, do miejsca chwały i triumfu. Ja modlę się o moje siostry, o moich braci. Modlę się o tą społeczność, Boże. Ty wiesz, co oni przeżywają, wiesz, kim oni są. Ja, Panie, niektórych z nich widzę pierwszy raz w życiu, ale wiem, że Ty ich znasz doskonale, Panie. Dlatego proszę Cię o to, abyś Ty zadziałał w ich życiu, Panie. Te wszystkie rzeczy, które wydają mi się jakby trudnymi, gdzie nie mają siły, żeby się z nimi zmierzyć. Panie, daj nową inspirację. Daj nową moc, Panie, nową siłę, by ożyły, Panie, Twoje obietnice. By ożyły Twoje obietnice, Panie. By znów stanęli właśnie do tej walki, Panie. By zobaczyli Ciebie w działaniu, Boże. Tak proszę Cię to w Twoim cudownym imieniu Jezus. Amen.